Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przeczytam dla was opowieści Ninjago Mistrzowie Spinjitzu, więc słuchajcie uważnie. Działo się do tej pory, z ostatniej chwili. Chłopcy z powrotem w mieście, lepiej się pośpiesz. Och nie, Nia została porwana przez duchy ninja. Patrzcie, gadający portret to śmierdzi pułapką. Duchy ninja uprowadziły Niem i uciekły do miasta Ninjago. Zgubiliśmy je i nie mogliśmy odnaleźć śladów niej. Zaraz po powrocie do stolicy spotkaliśmy dziwnego artystę ulicznego i wtedy to było szokujące. Usłyszeliśmy głos niej wydobywający się z malowidła. Obrazie pokazała się mapa, z której dowiedzieliśmy się, gdzie przytrzymywano Niem. Spodziewaliśmy się podstępu. Fabryka czekolady Moro. Ale to było bez znaczenia. Musieliśmy biec na ratunek Niej. Chociaż na własną prośbę pakowaliśmy się w tarapaty. Oczywiście natychmiast zaatakowała nas horda duchów, a roostrza zrobiły swoje. Niestety Bansza miała wszystko pod kontrolą. Zagroziła, że skrzywdzi Niem, jeśli dobrowolnie nie damy zamknąć się w klatce. Fabryka czekolady brzmiało słodko, wyszło gorzko. Wobec Araostrzy duchy są tylko ulotnymi zjawami. Fala optymizmu. Sytuacja była beznadziejna. Jak mieliśmy jednocześnie walczyć z duchami i ratować Niem? Wtedy jednak dobrze wymierzony rzut Zeina dał Niej szansę na ucieczkę. Na dachu rozpoczęło się prawdziwe widowisko. Uwięzieni w klatce mogliśmy liczyć tylko na jedno. Na falę duchy nie znoszą wody, a na dachu fabryki znajdował się ogromny zbiornik. Klatka nie jest naturalnym środowiskiem wojowników ninja. Plus fala wywołana przez Zeina i Niem uratowała dzień. Komiks, część pierwsza, lustro. W małej wiosce nieopodal miasta Styx dzieją się dziwne rzeczy. Co to było? O co ci chodzi, Jem? Hej, co się dzieje? Wyjdź na zewnątrz, a ja sprawdzę to, co tu się wyrabia. Proszę, bądź ostrożny. Czy już coś znalazłeś? Odpowiedz mi. Och nie, ninja robią sobie króciutką przerwę między misjami. Wpadnij na odprężającą herbatkę do mistrza Wu. Myślisz, że kiedyś uda nam się uratować Lloyda? Jasne, że tak. Nie możemy tracić nadziei. Ratunku, błagam, pomocy! Co? Pomocy! Rany, ale one są brzydkie, a będą brzydkim płynem. Całe szczęście kobiecie w ostatniej chwili udało się podbiec do posiadłości mistrza Wu. Świst! Zium! Dorwaliśmy je, tak, a kobietem dorwał szlamble. Ojej. Proszę się uspokoić, zaraz przyniesiemy herbatkę. Zapraszamy do środka. Mistrzu, musisz nam pomóc. Nasza wioska jest nawiedzona, a dwa obrzydliwe screamery goniły mnie przez całą drogę do ciebie. Proszę, całą drogę powiadasz. Czemu ze wszystkich miejsc duchy wybrały akurat to i zawiodły tutaj tę biedną kobietę? To ciekawe. Ale powinniśmy ratować Lloyda. Musicie dokładnie zbadać tę sprawę. Zabierzcie resztę drużyny i bądźcie ostrożni. Niekiedy coś, co wydaje się krokiem z niewłaściwym kierunku okazuje się drogą na skróty. Pół godziny później cztery ninja zmierzają do wioski, aby przeprowadzić śledztwo. Jeśli chcecie znać moje zdanie, krok w niewłaściwym kierunku jest krokiem w niewłaściwym kierunku. Mistrz Wu dotąd często się mylił. Poza tym pomożemy bezbronnym ludziom nękanym przez duchy. Cisza, wydaje mi się, że ktoś nas śledzi.
drzewa duchy, więc może przetrzepiemy im korem. Teraz jestem pewien, że ktoś nas śledzi. Nie zajmujcie się korą, po prostu je zetnijcie. Szkoda drzew, ale musimy się pozbyć screamerów. Lepiej się pośpieszmy, Moro na pewno wysłał na nas więcej duchów. Ninja przyszli nas ocalić. Mój tatuś zniknął, chodźcie szybko, chodź, szybciej. Okej, już idę. Zostaniemy na zewnątrz i się rozejrzymy, Jay. Jay, co się stało? Musimy mu pomóc. Ciąg dalszy na stronie 24. Moro, mistrz wiatru. Przeznaczenie Moro było zostać kimś ważnym, ale jego mroczny gniew zawsze wysłał z niego to, co najlepsze. Los nie pisał mu roli zielonego ninja, co rozzłościło go jeszcze bardziej. Po latach banicji w przeklętej krainie powraca w jednym celu. Pragnie zemsty. Pierwszy dzień Wu. Kiedyś Moro był zwykłym ulicznikiem. Mistrz Wu wydobył go z biedy, zabrał do swojego klasztoru i zaczął trenować. Chłopak był pilnym i dociekliwym uczniem. Wykonywał każde polecenie mistrza, w zamian za to Wu przekazał mu całą swoją wiedzę. Któregoś dnia zorientował się, że jego podopieczny ma predyspozycję, aby zostać potężnym mistrzem żywiołów. Posiadał moc wiatru, czyżby był wybrańcem zielonym ninja, o którym mówiła przepowiednia. Kiedy zaczął trening z Wu, Moro zrozumiał, że ma zadatki na wielkiego ninja. W młodości Moro musiał grzebać w śmietnikach, aby przeżyć na ulicy. Uczeń Wu miał niezwykły talent, potrafił kontrolować wiatr. Był jego największą porażką. Wu, przekonany o zdolnościach Moro, postanowił uczynić z niego zielonego ninja. Niestety kontakt ze złotą bronią nie przyniósł żadnego efektu. Moro był ogromnie zawiedziony, nie zamierzał jednak się poddać. Stopniowo władzę nad nim przejmowała wściekłość, aż w końcu opuścił klasztor Wu, aby wziąć los we własne ręce. Od tego dnia słuch po nim zaginął. Podczas późniejszych treningów Moro zaczął odsłaniać swoją prawdziwą twarz. Czy mógł wcześniej dostrzec swój błąd? Moro się spakował i wyruszył szukać szczęścia w wielkim świecie. Rozczarowanie było wielkie i dla ucznia, i dla nauczyciela. Moro nie miało zostać zielonym ninja. W ciele Lloyda Moro prowadzi swoje duchy jako zły zielony ninja. Zło w cudzym ciele. Nikt nie wiedział, że Moro udał się na wygnanie do przeklętej krainy, gdzie czekał na szansę udowodnienia całemu światu, że to on jest wybrańcem. Owa szansa pojawiła się pod postacią Lloyda. Moro wykorzystał chwilową słabość syna Garmadona, przejął nad nim kontrolę i osiągnął swój cel. Stał się zielonym ninja, jednak złym do szpiku kości. Moro ma Lloyda w garści. Czy drużyna ninja uratuje przyjaciela? Moro, żywioł wiatr, moce specjalne, potrafi przejmować kontrolę nad ludźmi. Zły zielony ninja w ciele Lloyda Moro uwalnia cały swój mroczny potencjał. Komiks, część druga. To tylko lustro, Jay. Czyżbyś wreszcie dostrzegł, że wszyscy trzy jesteśmy od ciebie przystojniejsi? Jej, ojciec, on jest. Ty zresztą sami zobaczycie. Duchy Moro nawiedziły wszystkie lustra w całej wiosce, ale jak do 100 mistrzów z Pindicu wyciągnąć faceta z nawiedzonego lustra? Może powinniśmy wybić w lustrze dziurę? Nie, jeśli zniszczymy lustro, mężczyzna może zostać tam uwięziony na zawsze. Masz lepszy pomysł? Nie, nie mam pojęcia, co zrobić, ale ja wiem. Całe szczęście ducha potrafią z łatwością przeniknąć przez lustro. Skoro już się okazało, że jestem duchem, to może przynajmniej znajdę zalety tego stanu rzeczy. Cole, uważaj!
O nie, biedny mężczyzna także został opętany. Nie, uratujesz tego człowieka, póki... Ja tu jestem. Dam radę, muszą być jakieś pozytywy bycia duchem. Nie zdążysz się przekonać o ślisku, robaku. Klink, sir, siorb. Wygląda na to, że to ty jesteś o ślisku. Może razem zdołamy wyjść z lustra. Udało się, jest pan bezpieczny, ale co zrobić z tymi nawiedzonymi lusterami? Mam pewien pomysł. Plusk. I ten pomysł zadziałał. Tatusiu, dziękuję wam, ninja. Teraz musimy pomóc pozostałym mieszkańcom. Nie wychodźcie z domu, póki nie przepędzimy stąd duchów. Ninja rozgryźli nasz plan. Musimy na dłużej czymś ich zająć. Cóż, nie miałem wątpliwości, że wszystko szło za łatwo. Przynajmniej wiemy, że to żadna droga na skróty. Moro chciał odwrócić naszą uwagę, żeby zdobyć więcej czasu. Nie mamy szans w walce z tak licznym wrogiem, ale wiem, co zrobić, żeby zatrzymać napastników. Musimy dotrzeć do wody. Czy ktoś może mnie wtajemniczyć w plan? Myślisz o Erdicu? Świetny pomysł, Cole. Teraz, Erdicu! Ach, teraz kapuję. Duchy wpadają wprost do wody. A, plusk! Gultar nie znosi wody. Mieliście zostać w domu. Powiedziałam wszystkim o sztuczce ze szklanką wody. Dziękujemy za pomoc. Dzięki, ale woda nie jest moim ulubionym napojem, hehe. A teraz... A wracając do tego, co mówiłeś wcześniej o lustrze. Serio, chłopaki, wiecie, że to ja jestem z nas czterech najprzystojniejszy, prawda? Koniec. I co, podobał wam się mój filmik? Jak się podobał, to dawajcie łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco dalej z moimi odcinkami. No i co, ja wam nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.